130 tysięcy zwiedzających, 750 wystawców z kraju i zagranicy na powierzchni ponad 130 tysięcy metrów kwadratowych. Mowa oczywiście o jednej z największych plenerowych wystaw rolniczych, czyli AgroShow Bednary 2019. Nie dziwi więc, że AgroShow to najbardziej oczekiwana impreza branżowa roku. Wiele firm właśnie podczas tej wystawy planuje premiery swoich produktów. Wszyscy natomiast przywożą na AgroShow najlepsze, co mają. W tegorocznej edycji przede wszystkim zadbano o bogate portfolio wystawy. Dzięki temu zwiedzający mieli okazję zapoznać się z ofertą firm z każdego sektora branży rolniczej, począwszy od producentów maszyn, przez przedsiębiorstwa sektora rolno-chemicznego, firmy finansowe, po wydawnictwa rolnicze, a wśród nich wydawnictwo WDR, które wspólnie z naszym portalem prezentowało swoje stoisko. Ogromnym zainteresowaniem wśród naszych gości cieszyła się najnowsza edycja poradnika książkowego Kalendarz Rolników na 2020 rok, a największą atrakcją okazało się być koło fortuny. Jesteśmy producentem wozów asenizacyjnych od ponad 80 lat. Do tego rozsiewacze uniwersalne, rozsiewacze wapna, nawozów, piasku, soli. Z nowości jest UPR 16. UPR to jest największy rozsiewacz w tej chwili produkowany w Polsce. Z rozstawem 3 metry, z tym, że to jest typowo pod rynek na Australię. No i dodatkowo jest jeszcze inżektor do wtryskiwania RSM-u bezpośrednio pod korzeń rośliny. W tym roku wystawiamy maszyny teleskopowe. Seria trzecia ładowarek teleskopowych Telehander weszła. W tym roku wystawiamy ją jako pierwszy raz. Pozostałe maszyny to są ładowarki WLS ciężka 427, która jest na pasie. Pozostałe ciągniki Fast Track serii 8 i serii 4. Małe ładowarki przegubowe, jak i ładowarki te. Oraz agregaty prądotwórcze od małych mocy do bardzo wysokich, ponad 200 kW. New Holland jako producent nie wystawia się niezależnie, natomiast jesteśmy gościnnie u naszego dealera, który reprezentuje, działa na tym terenie. Firma Rytech zaprezentowała prawie blisko 20 ciągników marki New Holland. Dodatkowo jest gama maszyn budowlanych, ładowarki teleskopowe, kombajny, prasy, więc pełna oferta. Prezentujemy nowe serie T7 LWB z nowymi silnikami Stage 5, które również standardowo są wyposażone w telematykę i fabrycznie one już przyjeżdżają przygotowane w takie wyposażenie. Przyjeżdżamy tu od wielu lat. Dlaczego? Bo to jest największa wystawa, zrzesza największą liczbę wystawców, ale i ze względu na to, że jest najbardziej znana, najwięcej rolników tu przyjeżdża. Jako jedna z największych firm w Polsce musimy tu być, nie ma co ukrywać. Przywozimy praktycznie każdą maszynę, jaką produkujemy lub pewien przekrój maszyn, tak żeby każdy rolnik, który szuka maszyny, mógł znaleźć to, co go interesuje. Przyjeżdża to od nas, powiedział, sztab ludzi, bo to jest ponad 30 osób do obsługi tego stoiska, więc każda osoba zainteresowana będzie mogła spokojnie porozmawiać, wymienić swoje opinie, ale również zadać pytania przed zakupem maszyny, bo nam zależy na tym, aby każdy świadomie kupował maszynę, i kupił, tak mówi nasz slogan, maszynę szytą na miarę, czyli kupił maszynę taką, jaką potrzebuje. Każda maszyna od początku do końca jest produkowana typowo pod zamówienie naszego klienta, więc wiemy o tym w 100%, że to jest maszyna spersonalizowana w takim wyposażeniu, w takiej konfiguracji, jak taka maszyna oczekuje klient. Można zaobserwować cały przekrój od maszyn najmniejszych, czyli tych zawieszanych, od 400 litrów, do największego Goliata, jaki jest obecnie produkowany, czyli 8000 litrów, jak również maszyny samobieżne, maszyny do warzyw i druga część grupy krukowiak, czyli maszyny pombrodnica. To są maszyny uprawowe, są to wszelkiego rodzaju brony talerzowe, agregaty uprawowe i zestawy uprawowo-siewne. Znakiem rozpoznawczym AgroShow stały się imponujące ekspozycje i pokazy maszyn rolniczych. Podczas wystawy tradycyjnie odbyły się również finały konkursów Mechanik na medal oraz Młody Mechanik na medal. W kalendarz wydarzeń AgroShow na stałe wpisała się też finałowa gala konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, organizowana przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Podobnie jak w roku ubiegłym, uroczystość została objęta honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Dzięki takim wydarzeniom jak ten konkurs, nasza praca przynosi efekty. Wypadkowość od 1993 roku do chwili obecnej spadła o 70%. Cieszę się, że kolejny raz spotykamy się, by również dziękować rolnikom za udział w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo.
Werdyktem Centralnej Komisji Konkursowej pierwsze miejsce i nagrodę główną zdobyli państwo Anna i Mariusz Chrzanowscy z Nowego Chodnowa w województwie łódzkim, którzy odebrali kluczyki do ciągnika rolniczego marki Zator. Agroshow to prawdziwe święto branży rolniczej. Jak każdego roku wystawa przyciągnęła tłumy zwiedzających, którzy mieli jedyną w swoim rodzaju okazję do poznania nowości technologicznych sektora rolniczego, a także wymiany doświadczeń. Czym organizatorzy zaskoczą nas w kolejnej edycji? Sprawdzimy to już za rok.